Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy studiowanie lekcji biblijnej numer 9, wydarzenia czasów końca, wstęp. Tekst pamięciowy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 8 wiersz. Myśl przewodnia. Rzeczywistość powtórnego przyjścia Chrystusa wzywa nas do ciągłej gotowości. We fragmencie pierwszego listu do Tesaloniczan, który będziemy studiowali w tym tygodniu, głównym tematem nadal jest powtórne przyjście Jezusa. Ale akcent zostaje przeniesiony. Paweł nie tyle wyjaśnia tu szczegóły związane z przyjściem Pana, ile mówi o potrzebie ciągłej gotowości w świetle zbliżenia się tego wydarzenia i związanego z nim sądu. Poprzedni fragment listu niósł adresatom wsparcie, upewniał ich, że gdy nastąpi koniec świata, ich sytuacja będzie korzystniejsza niż większość z nich sobie wyobrażała. Teraz, gdy lepiej zrozumieli sposób, w jaki Chrystus przyjdzie oraz to, co się wówczas wydarzy, pozostała kwestia gotowości na to wszystko. Wydaje się, że w zborze w Tesalonice problemem była teologia pokoju i bezpieczeństwa. Powiązana była być może z wyznaczeniem daty powtórnego przyjścia Jezusa przez niektórych wyznawców. Dzięki proroctwu Tesaloniczanie mieli nadzieję przewidzieć, kiedy nastąpią ostatnie wydarzenia, a zatem będą wiedzieli, kiedy się ma na nie przygotować. Wskutek tego niektórzy mogli utracić potrzebę ciągłej gotowości. Kto z nas tego nie zna? Im dłużej żyjemy na świecie, tym bardziej przychodzi nam utrata cnoty pilności. Dlatego wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na słowa apostoła Pawła. Część na niedzielę. Dwie strony medalu. Przeczytaj pierwszą Mojżeszową, 3 rozdział od 15 do 24. Wypisz różne przejawy Bożego osądu o Adamie i Ewie, zarówno negatywne, jak też i pozytywne. Od 15 do 24. I ustanowię nieprzyjaźń pomiędzy tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Dla kobiety zaś rzek, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będzie pragnienie twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzek, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której został wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewę, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się tak jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. A tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegł drogi do drzewa żywota.
Choć słowo sąd występuje w Tesaloniczan 5:1-11, przywołany fragment listu w znacznym stopniu dotyka tego zagadnienia. Paweł pragnął, by wierzący w Tesalonice byli świadomi, że sąd Boży nie ogranicza się do czegoś, co dzieje się w niebie w czasach ostatecznych, ale ma też realne skutki w ich codziennym życiu. Wiele ludzi obecnie czuje się nieswojo, słysząc o sądzie. Nie lubią tego terminu, gdyż kojarzy im się zdecydowanie negatywnie, jako zagrożenie. Jednak biblijna koncepcja sądu jest szersza niż zagrożenie, potępienie i wykonanie wyroku. Istnieje także pozytywna strona sądu. Zwykłe, codzienne czyny miłosierdzia i uprzejmości nie przechodzą niezauważone czy bez nagrody. Pan widzi wszystko, co czynimy, zarówno dobro, jak i zło. I to wszystko ma znaczenie w ostatecznym rozrachunku. Dwustronny charakter sądu jest widoczny we wcześniejszych sprawozdaniach biblijnych. W Edenie Bóg negatywnie osądził grzech Adama i Ewy. Skutki grzechu pojawiły się w odniesieniu do prokreacji, uprawy roli i miejsca zamieszkania ludzi. Jednocześnie Najwyższy osądził ich pozytywnie. Wywołał wrogość między nimi a szatanem i miłosierdzie przyodział ich w skórę zwierzęcia, aby nie doskwierał im zmieniające się warunki atmosferyczne. Ponadto skóra ta symbolizowała okrywającą ich sprawiedliwość Chrystusa. W 4 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg osądził Kaina negatywnie, skazując go na wygnanie. Jednak Kain otrzymał także pozytywny znak. Wszechmogący umieścił na nim znamię, aby nikt go nie zabił. W czasie potopu Pan negatywnie osądził ludzkość, unicestwiając ją we wodzie, ale pozytywnie odniósł się do Noego i jego rodziny, polecając mu zbudować arkę służącą ratunkowi. W 11 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Najwyższy pomieszał języki i rozproszył ludzi na ziemi. A gdzie jest pozytywny element sądu? W powołaniu Abrahama, by stał się błogosławieństwem dla wszystkich plemion ziemi, tym samym plemion, które przed laty zostały rozproszone spod wieży Babel. Jak prawda o Chrystusie, jako naszym zastępcy na sądzie, czyni sąd zjawiskiem pozytywnym dla nas? Dlaczego musimy zawsze pamiętać o tej ważnej prawdzie, gdy myślimy o sądzie? Dziękuję.